Wykład 16. Niedawno otrzymałem list od brata Stara z Australii. Przeczytam dwa lub trzy zdania, bo nawiązują do tego, o czym mówimy w naszych wykładach. Siostra White mówi, że od konferencji w Minneapolis znajdujemy się w czasie późnego deszczu. To jest właśnie to, co odkryliśmy w naszym studium podczas tych wykładów, prawda? Bracia i siostry, jak długo jeszcze Pan będzie czekał, aż to przyjmiemy? Od 4 lat On stara się nas przekonać, byśmy przyjęli późny deszcz. Jak długo jeszcze będzie czekał, aż go przyjmiemy? Ten temat łączy się z wykładem brata Prescotta tak, jakby jego wykład był wprowadzeniem do mojego, a to, do czego on wzywał nas tutaj, jest tym, co każdy z nas powinien był uczynić już przed 4 laty. Faktem jest, że coś musi zostać uczynione. Ci, którzy w powyższy sposób szukają Pana, którzy przyjmują Jego poselstwo w ten sposób, otrzymają to, co On pragnie dać. Ci, którzy tego nie czynią, zostaną pozostawieni samym sobie, a gdy to się stanie, stanie się na zawsze. Na tym polega powaga naszej sytuacji tutaj, podczas tej konferencji. To daje naszej konferencji niezwykły charakter. Niebezpieczeństwo polega na tym, że niektórzy tutaj, którzy opierali się od 4 lat, a może nawet krócej, a teraz nie przyjmą tego, jak Pan to podaje, zostaną pominięci. Pan postanowi, a w zasadzie to my sami zdecydujemy o tym podczas tej konferencji, po której stronie się znajdziemy. Oto jeszcze jedno słowo, które uczy tego samego, o czym mówiliśmy w ciągu minionych wieczorów w naszych wykładach. Iż należy przyjąć Słowo Boże takie, jakim ono jest, tak jak On je wypowiedział, bez kwestionowania z naszej strony. Brat Star mówi, że rozmawiał z siostrą White pewnego dnia o aniołach na górze Synaj. Podczas nadania zakonu i tak pisze o tej rozmowie. Widziała, iż aniołowie 10 000 razy, 10 000 i 1 000 000 otaczali lud Boży zgromadzony wokoło góry, a także unosili się wysoko ponad nimi, tworząc ogromną, żywą świątynię. Ale nie miał do nich, czyli ludu, dostępu żaden zły anioł, żeby żadne słowo wypowiedziane głosem Jezusa nie zostało zmienione w żadnym umyśle ani żadna sugestia zwątpienia czy zła nie została zaszczepiona w duszy. Koniec cytatu. Tego samego pragniemy tutaj. Głosy z sali. Amen. Tego, czego chcemy tutaj, to by każdy zanosił własną modlitwę za siebie do Pana, żeby On okrył nas taką osłoną, by podczas tej konferencji, kiedy czytane są słowa Pana, żadne słowo nie zostało zmienione w żadnym umyśle w kwestii tego,
co Bóg mówi i aby żadna sugestia zwątpienia czy zła nie została zaszczepiona w ani jednej duszy, lecz byśmy wszyscy, każdy z nas, mogli otrzymać to, co Pan mówi w sposób, w jaki się Jemu podoba, w tym znaczeniu, jaki On ma na myśli. Czytam dalej z listu brata Stara. W ostatnim świadectwie od Boga do pewnej osoby siostra White otrzymała zakaz wysyłania jej tego świadectwa na piśmie, lecz miała je odczytać osobiście, jako że źle aniołowie są czynni, zastępując zapisane słowa swoimi sugestiami. Adresat słyszy inne słowa i odczytuje ich znaczenie jako zupełnie przeciwne do zamierzonego przez Boga. Koniec cytatu. Skoro ten człowiek potrzebował tego, czy jest on jedyną osobą na świecie, która tego potrzebuje? Jeśli szatan działa w taki sposób, to czy ogranicza się wyłącznie do Australii? Zatem czy wy i ja nie potrzebujemy namaszczenia uszu i oczu, abyśmy mogli właściwie słyszeć? Czy nie dotyczą nas słowa Jezusa? Kto czyta, niech uważa. Inny przypadek. Pewien brat dał się wciągnąć do potajemnego stowarzyszenia. Zrobił tam szybką karierę i wkrótce przygotował się do osiągnięcia najwyższego stopnia wtajemniczenia. Patrz, historia babci prorokini, strona 155. Siostra White otrzymała dla niego świadectwo. Bóg przedstawił jej jego przypadek jako człowieka stojącego nad przepaścią, do którego niebezpiecznie jest nawet kierować wezwanie. Siostra White zapytała Pana, co może zrobić dla tego człowieka, i gdy się modliła, anioł powiedział: podaj mu hasło, hasło przepustkę do niebiańskiego stowarzyszenia: Jezus Chrystus ukrzyżowany. Jakie jest hasło, czy inaczej przepustka do niebiańskiego stowarzyszenia? Głosy z sali. Jezus Chrystus ukrzyżowany. I to jest wszystko, co wy i ja powinniśmy wiedzieć. To jest jego przesłanie do świata. Jezus Chrystus ukrzyżowany. To jest tą przepustką. Wróćmy teraz do 4 rozdziału listu do Rzymian. Będziemy czytać o sprawiedliwości Bożej, a czytając o sprawiedliwości Bożej, przyjmiemy ją tak, jak Pan o niej powiedział. Nie zapominajcie, że wokół nas i nad nami jest osłona aniołów, żeby żadne słowo nie zostało wypaczone w naszym zrozumieniu. Przyjmijmy to tak, jak to podaje Bóg. Cytat. Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, ojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony wskutek uczynków, to ma powód do chluby, lecz nie u Boga. Cóż bowiem mówi Pismo?
Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku sprawiedliwości. Rzymian 4:1-3. Co zostało poczytane Abrahamowi ku usprawiedliwieniu? Głosy z sali. To, że uwierzył Bogu. Gdy Bóg powiedział, Abraham uwierzył. Powiedział, tak jest. A co Pan mu powiedział? Przeczytajmy to, bo to ważne dla nas. Czytam. A na to odpowiedział mu Pan. Nie, nie on będzie Twoim spadkobiercą. Odziedziczy po Tobie wszystko ten, który się z Ciebie narodzi. Potem wyprowadził Abrama na zewnątrz i powiedział: Podnieś swe oczy ku górze, spojrzyj na gwiazdy i policz je wszystkie, jeśli zdołasz. I rzekł: Tak liczne jak te gwiazdy będzie Twoje potomstwo. Uwierzył Abram Panu, a Pan poczytał mu to za sprawiedliwość. 1 Mojżeszowa 15:4-6. Czy wierzycie, że Abram stał się sprawiedliwy w ten sposób? Głosy z sali. Tak. Powiedzcie szczerze, czy naprawdę w to wierzycie? Głosy z sali. Tak, tak jest. Czy jesteście pewni, że tak było? Głosy z sali. Tak. Pan powołał Abrahama i powiedział: Spójrz w gwiazdy i spróbuj je policzyć. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abraham odrzekł: Amen. Tak jest w języku hebrajskim. Abraham odrzekł: Amen. A Pan powiedział: Jesteś prawy. Czy jesteście pewni, że była to tak prosta wymiana słów? Czy to było tak, jak Pan wywołał z tej sali was i mnie i zapytał, czy widzicie te gwiazdy? Spróbujcie je policzyć. Takie będzie to i tamto. A my na to. Amen. A on powiedziałby: Jesteście sprawiedliwi. Przypuśćmy, że Pan wywołałby was i mnie na zewnątrz tego wieczora. A w zasadzie nie musi nawet nas wywoływać. Abrahama wywołał na zewnątrz, by ukazać mu gwiazdy, ale nam może ukazać nasze grzechy bez wywoływania nas na zewnątrz. Czy ukazał wam mnóstwo waszych grzechów? Czy ukazał? Głosy z sali. Tak. Teraz mówi, jeśli potraficie je policzyć, wszystkie jak śnieg zbieleją. Co wy na to? Głosy z sali. Amen. I co wtedy mówi Pan? Głosy z sali. Jesteście sprawiedliwi. Czy rzeczywiście jesteście? Głosy z sali. Tak. Czy ludzie stają się sprawiedliwymi właśnie tak łatwo? Głosy z sali. Tak. Amen. Dzięki Panu. Wróćmy teraz do 4 rozdziału listu do Rzymian i odszukajmy werset, w którym jest to napisane. Cytuję. Napisano zaś nie ze względu na niego to, że mu to zostało poczytane, lecz ze względu na nas, bo i nam będzie poczytane, skoro tylko uwierzymy w tego, co
wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. Rzymian 4:23-24. Niektórzy z braci mówili dziś rano podczas naszego zebrania, że wczorajszego wieczora mieli ochotę głośno wielbić Pana, ale uznali, że nie powinni. Ducha nie gaście. 1 Tesaloniczan 5:19. Jeśli chcecie wielbić Pana za cokolwiek, Pan mówi wam, abyście to czynili. Możemy tutaj i w każdym innym czasie wielbić Pana jako adwentyści dnia siódmego, czy też powiedzieć w czasie zgromadzenia chwała Panu. Możemy to czynić tutaj i gdziekolwiek. Temu, co Pan powiedział Abrahamowi, Abraham wierzył. Gdy On mówi do was i do mnie, my wierzymy, a wtedy skutek u nas jest taki sam, jak u Abrahama. Nie chodzi tu o jakieś osobliwe rzeczy, które Pan mówi, aby być sprawiedliwym. Chodzi o to, że cokolwiek On mówi, wierzcie w to, a wtedy On powie, jesteś prawy. Chciałbym zapytać, czy jest tak, że w ogóle, gdy Pan coś mówi, to jest prawe? Głosy z sali. Tak. Więc gdy mówię, że tak jest, czy jestem prawy? Głosy z sali. Tak. Więc co powstrzymuje mnie od bycia prawym? Czy możecie mi powiedzieć? Powtarzam. Gdy Pan coś mówi, czy jest to prawe? Głosy z sali. Tak. Bóg jest prawy, gdy coś mówi. Więc gdy ja mówię, tak jest. Gdy mówię, amen. Gdy mówię, niech tak będzie. Gdy mówię, tak, tak właśnie jest. To czy jestem prawy? Tak. Czy jestem prawy tak, jak On jest prawy? Z pewnością. Czy sam Bóg może powiedzieć, że się mylę? Głosy z sali. Nie. On coś mówi i ja mówię to samo, powołując się na Niego. Czy wtedy On może powiedzieć, że się mylę? Głosy z sali. Nie. A kiedy wy mówicie to samo, co Bóg, to czy On może powiedzieć, że się mylicie? Głosy z sali. Nie. Zatem, gdy jesteśmy w takiej sytuacji, iż sam Pan nie może powiedzieć, że wy i ja jesteśmy w błędzie, to chciałbym wiedzieć, jaki jest powód, dla którego nie mielibyśmy być prawi? Wierząc Bogu, znajdujemy się w takiej właśnie sytuacji, podobnie jak Abraham. Chciałbym zapytać, kto wówczas mógłby nam zabronić wejścia do nieba? Co miałoby nas nie dopuścić do Królestwa Bożego? Jedyne, co może nas nie dopuścić do Królestwa Bożego, to powiedzenie Panu, że kłamie, a jeśli wy i ja zaprzestaniemy stawiania Panu tych zarzutów, pójdziemy do nieba bez przeszkód.
To właśnie ludzie muszą zrobić. Przestać mówić Panu, że kłamie, dlaczego? A kto nie wierzy Bogu, tym samym czyni go kłamcą. 1 Jan 5:10. Ale ten, kto czyni Boga kłamcą, sam jest kłamcą, a kłamca nie może wejść do Królestwa Bożego. Na zewnątrz są kłamcy i wszyscy inni, o których jest mowa w Objawieniu 21, 8, 27 i 22, 15. Zatem musimy przestać kłamać. Przestańmy natychmiast, przestańmy kłamać. Bez względu na to, co Pan mówi, powiedzcie, tak jest. Czy rozumiecie, że w tym jest całe sedno i to jest właśnie pojęcie, które brat Haskell próbował nam przekazać podczas wykładu, że zbawienie jest w każdej linijce Pisma Świętego, a przez nie przemawia Bóg, czyż nie? Czy Bóg mówi i my mówimy? Gdy Bóg mówi i my mówimy to samo, co On, wówczas jesteśmy sprawiedliwi i to wszystko. Bóg powiedział do Abrahama i Abraham odpowiedział: Amen, tak jest, przyjmuję to. To wskazuje, że zbawienie jest w każdym wersecie Pisma Świętego, we wszystkim, co mówi Bóg. 4 rozdział listu do Rzymian mówi więcej o tym, co powiedział Abraham, a właściwie co pomyślał. Cytat: wobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania, lecz przeciwnie, jeszcze mocniej trwał w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu, będąc przekonanym, że jest On w mocy uczynić wszystko, co tylko przyrzekł, i dlatego poczytane mu to zostało ku sprawiedliwości. To był cytat z Rzymian 4:20-22. Poprzedniego wieczora czytałem, że nawiązując do 3 rozdziału listu do Rzymian, że Chrystus został ustanowiony przebłaganiem za nasze grzechy, którego uczynił Bóg przez wiarę narzędziem przebłagania w krwi Jego. Okazał przez to swoją sprawiedliwość wskutek pobłażliwego znoszenia grzechów popełnionych kiedyś czasu cierpliwości Bożej, ujawniając tym samym sprawiedliwość czasu obecnego, kiedy to On sam, sprawiedliwym i usprawiedliwiającym każdego, kto wierzy w Jezusa. To był cytat z Rzymian 3:25-26. Myśl zawarta w tym tekście jest taka, że Bóg jest prawy, czyniąc to, to wystarczy. On spełnił wszelkie wymagania, zatem jest On absolutnie mocen usprawiedliwić tego, kto wierzy w Jezusa, prawda? Jest w stanie uczynić sprawiedliwym człowieka, który wierzy w Jezusa. Obiecał uczynić to dla każdego, kto uwierzy w Jezusa.
Czy wierzycie, że on jest w stanie dokonać tego, co obiecał? Czyż nie obiecał, że to uczyni? Głosy z sali. Tak. Czy wierzycie, że jest on w stanie dokonać tego, co obiecał? Głosy z sali. Amen. Czy jest w stanie? Głosy z sali. Tak. Amen. Dlatego jest to wam poczytane ku sprawiedliwości. Głosy z sali. Dzięki niech będą Panu. I to cała historia. Głosy z sali. Chwała Panu. Ta historia jest dość prosta. Natomiast cała bieda w tym, że pozwalamy ją gmatwać licznymi diabelskimi wymysłami. Pan nie życzy sobie żadnej gmatwaniny. On chce, żeby to było proste tak, jak on to powiedział, a powiedział to tak prosto, aby małe dziecko mogło to zrozumieć i przyjąć. A ci z was, którzy nie przyjmują tego jak małe dziecko, nie mogą tego przyjąć. Powtarzam więc, że bez względu na to, co Bóg mówi, kiedy to mówi i cokolwiek On mówi, my, jak Abraham, mamy odpowiedzieć: Amen. Panie, wierzę w to. Tak jest. Wtedy On powie, że jesteście prawi i jesteście prawi. Przeczytajmy teraz Rzymian 4, 3, 5. Cóż bowiem mówi Pismo? Uwierzył Abram Bogu i zostało mu to poczytane ku sprawiedliwości. Kto zaś pracuje, tego zapłaty nie uważa się za coś danego z łaski, lecz za należność. Lecz kto nie gromadzi uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia grzesznika, temu jego wiara jest poczytana ku sprawiedliwości. Wierzy w tego, który usprawiedliwia kogo? Głosy z sali. Grzesznika. Kogo Pan usprawiedliwia? Głosy z sali. Grzesznika. Grzesznika. Cieszę się z tego, gdyż to zapewnia mi wieczne zbawienie. Gdyby było inaczej, nie byłoby dla mnie nadziei. Gdyby usprawiedliwiał tylko ludzi w połowie świętych, byłbym wykluczony. Gdyby Bóg usprawiedliwiał ludzi, którzy mają choćby tylko jedną dobrą rzecz, byłbym wykluczony. Gdyby usprawiedliwiał tych, którzy mają choć niewielką cząstkę dobra w sobie, byłbym wykluczony. Jednak dzięki Panu, że jest On tak dobry, tak bardzo mnie miłuje, ma tak cudowną moc, boską moc Jego sprawiedliwości, tak wielką, że gdy wygłasza słowo nad takim zepsutym grzesznikiem jak ja, to czyni mnie całkowicie sprawiedliwym w oczach Boga. Głosy z sali. Amen. Taka jest wartość Bożego Słowa. Sprawiedliwość. A ponieważ On jest tak dobry, ponieważ taka jest boska moc w Jego sprawiedliwości
i ponieważ On usprawiedliwia grzesznika, dlatego jestem całkowicie bezpieczny w Jego wiecznym zbawieniu. Zatem cóż mogłoby mnie powstrzymać od radowania się? Czy możecie sobie wyobrazić coś, co miałoby mnie powstrzymać od radowania się? Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie cokolwiek, co mogłoby powstrzymać mnie od radowania się? Czy możecie sobie wyobrazić coś, co miałoby powstrzymać was od radowania się? Czy nie mam dość powodów, by cieszyć się? Chciałbym, byście i wy się cieszyli. Dołożę do tego wszelkich starań. Głos z sali. I ja się cieszę. Amen. Kto zaś nie pracuje? Tak. Gdyby to wymagało uczynków, którym nie mógłbym podołać, gdyby to wymagało czegokolwiek więcej, byłbym wykluczony. Ale jak czytaliśmy któregoś wieczora, za darmo zostaliście sprzedani, to też bez pieniędzy będziecie wykupieni. Jednak nie bez ceny. Ale to On zapłacił cenę. Błogosławieństwem w tym jest to, że On, będąc tak bogaty, wydał wszystkie swoje bogactwa, płacąc cenę za mnie. Tak oto mnie nabył. Słyszałem braci, którzy mówili: dziękuję Panu, że mam ufność w Nim. A ja dziękuję Panu, że On ma ufność we mnie. Myślę, że nie jest niczym wielkim, żeby człowiek, dla którego Pan czyni tak wiele, miał ufność w Panu. Ale gdy pomyślę, że Pan tak ogromnie wiele zainwestował we mnie, ufając, że ta inwestycja się zwróci, wtedy nie jestem w stanie pojąć Jego zaufania do mnie. Jest to dla mnie zbyt cudowne. Jestem wdzięczny, że Pan miał tak wiele ufności, by podjąć to ryzyko wobec mnie. Dlatego cieszę się tak bardzo, że nie wyobrażam sobie, jak mógłbym się nie cieszyć. Bracia i siostry, Pan jest dobry. Głosy z sali. Amen. Więc ufajmy Panu. Ufajmy Mu. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka. Rzymian 4:6. O tak, przyznaję. Przyznaję, że jest błogosławionym, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość. Bracia i siostry, czy znacie błogosławieństwo takiego człowieka? Czy może są to dziś tacy, którzy znają tylko rozpacz człowieka, który stara się uzyskać sprawiedliwość z uczynków? Nie ma błogosławieństw w takim dążeniu. Biblia nie podaje żadnego takiego błogosławieństwa. W takim dążeniu jest tylko rozpacz i wy dobrze o tym wiecie. Ale Bóg opisuje błogosławieństwo człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków. Tak opisał to Dawid swoim językiem. Dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu: szczęśliwy to człowiek.
Szczęśliwy to człowiek, którego nieprawości zostały odpuszczone, a grzechy zakryte. Zapewniam was, szczęśliwy jest taki człowiek. Szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Pan nie poczyta mu grzechu, bo przyjął on dar Jezusa Chrystusa i wszystko, co Bóg darował w nim. A gdy Bóg patrzy na takiego człowieka, widzi Jezusa Chrystusa, więc nie poczytuje grzechu temu człowiekowi w żadnym stopniu. Szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczytuje grzechu. Czy to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Mówimy, że wiara została poczytana Abrahamowi ku sprawiedliwości. Rzymian 4:9. Trzykrotnie w tych 10 wersetach, proszę, sprawdźcie, trzykrotnie Pan to powiedział, że wiara jest poczytywana ku sprawiedliwości. Przyjrzyjcie się temu. Uwierzył Abram Bogu i zostało mu to poczytane ku sprawiedliwości. Kto wierzy w tego, który usprawiedliwia grzesznika, temu jego wiara jest poczytana ku sprawiedliwości. Mówimy, że wiara została poczytana Abrahamowi ku sprawiedliwości. Werset 3, 5, 9. Bracia i siostry, postępujmy tak jak Abraham i powiedzmy amen. Głosy z sali. Amen. Wiedząc, że Bóg jest w stanie dokonać tego, co obiecał. Głosy z sali. Amen. A potem dziękujmy Panu, iż przyznaje nam sprawiedliwość i czyni nas wolnymi. Ale w jaki sposób została mu poczytana, zaliczona? Czy wtedy, gdy był już obrzezany, czy jeszcze przed obrzezaniem? Rzymian 4:10. Czy nie musiał zostać obrzezany on i jego domownicy, zanim mógł stać się sprawiedliwy? Głosy z sali: nie. Otóż nie wtedy, gdy był już obrzezany, lecz jeszcze przed obrzezaniem, gdy był jeszcze poganinem. Czy tak? Głosy z sali: tak jest. Zanim został obrzezany i przyjął znak obrzeski za pieczęć sprawiedliwości, werset 11, którą miał? Głosy z sali: sprawiedliwości onej wiary, którą posiadał. Czy to znaczy, że otrzymał znak obrzezania, pieczęć sprawiedliwości, którą posiadał? Głosy z sali: nie. Pieczęć sprawiedliwości onej wiary, którą posiadał. Tak jest. Tak jest. Cytat, wersy: przyjął znak obrzeski za pieczęć sprawiedliwości onej wiary, którą posiadał. Głosy z sali: amen. Pieczęć sprawiedliwości z wiary, którą posiadał, a nie sprawiedliwości, którą posiadał. Gdyż sprawiedliwość, którą otrzymał,
była przez wiarę, którą posiadał. Cytat. Otrzymał on znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia przez wiarę, którą posiadał jeszcze przed obrzezaniem. W ten sposób stał się ojcem wszystkich nieobrzezanych, którzy jednak wierzą. Koniec cytatu. Czy to dotyczy was? On jest ojcem wszystkich, którzy wierzą Bogu. Głosy z sali. Amen. Wszystkich, którzy wierzą, czy tak? Głosy z sali. Tak jest. Ta sprawiedliwość może być poczytana także im. On jest ojcem wszystkich, którzy wierzą w jakim celu? Aby i onym poczytana była sprawiedliwość. Przyłączmy się więc, Ojciec wszystkich wierzących. Nic dziwnego, że nie mógł ich policzyć. Tylko Bóg może policzyć potomstwo Abrahama. Rzeczywiście jest liczne jak gwiazdy, ale o gwiazdach jest napisane. Wszystkie je woła po imieniu w Izajaszu 40:26. Więc i nas może policzyć, zna nas po imieniu, a najlepsze jest to, że On da nam nowe imię. Powiadam wam, bracia i siostry, Pan nas miłuje, naprawdę nas miłuje. Obietnica dana Abrahamowi, potomstwu jego, że będzie dziedzicem świata, nie została uzależniona od prawa, lecz od usprawiedliwienia przez wiarę. Czy tak? Głosy z sali. Tak. Jeżeli bowiem dziedzictwo otrzymują ci, którzy opierają się na prawie, to wiara nie posiada już znaczenia i obietnica przestaje istnieć, bo prawo powoduje tylko gniew. Werset 14. Czy tak? Głosy z sali. Tak. Czy teraz też? Głosy z sali. Tak. Ile sprawiedliwości może uzyskać człowiek z prawa? Głosy z sali. Ani trochę. Prawo nie służy temu celowi. Prawo powoduje tylko gniew. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona. Werset 15-16. Ach, Pan pragnie, by Jego obietnica wobec nas była pewna, czy tak? Zaś, aby była pewna, na czym ją oparł? Dlatego została ona dana na podstawie wiary, aby była z łaski. Chcę zwrócić uwagę na to słowo, aby. Co ono oznacza? Po to, by właśnie o to chodzi. Po to, by było dziełem łaski. Zatem jest z łaski, czy tak? Głosy z sali. Tak. Jest przez wiarę, żeby była z łaski. Dlaczego? Aby obietnica była zapewniona. Więc ten, kto przyjmuje od Boga cokolwiek przez wiarę, może być tego pewny, prawda? Głosy z sali. Tak. Kto chce coś otrzymać od Boga w jakikolwiek inny sposób niż przez wiarę,
Nigdy nie może być pewny, że to otrzymał, gdyż w rzeczywistości nie ma tego ani trochę. Czy to rozumiecie? Głosy z sali. Tak. Postępujmy zgodnie z tym. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona. Dobrze. Głosy z sali. Amen. Dla wszystkich. Aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, Ojca nas wszystkich, jak napisano. Ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Co On czyni? Głosy z sali ożywia. Co takiego? Głosy z sali przywraca do życia. Daje życie umarłym. Powołuje do istnienia to, co nie istnieje. A gdy On powołuje do istnienia to, co nie istnieje, czy wtedy naprawdę to zaczyna istnieć? Głosy z sali. Tak. Czy nie tak stworzył świat? Nie było ich. Ale On powołał je do istnienia. I co wtedy? Głosy z sali. Zaistniały. Nie było światłości. On powołał do istnienia światłość i stała się światłość. We mnie nie ma sprawiedliwości. Jest za to cała bezbożność, cała nieczystość, ale Bóg, który słowem powołał światy do istnienia i wypowiedział słowo światłość, a światłość zaistniała i dlatego też powołał tego jedynego, by ogłosić sprawiedliwość w miejsce mego grzesznego ciała. Głosy z sali. Chwała Panu. W to miejsce, w tym ciele, w miejsce tego grzesznego charakteru powołuje On do istnienia to, czego nie ma, i to się staje dzięki Panu. Głosy z sali. Amen. W to miejsce, gdzie jest cała nieczystość, On ustanawia Jego błogosławionego, by powołał do istnienia świętość, a On powołuje ją do istnienia, choć jej nie ma, zaś dzięki Jego potężnej mocy zaczyna ona istnieć. Głosy z sali. Amen. Cieszę się z tego. Powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Grzesznik nie jest sprawiedliwy, bezbożnik jest bezbożny. Ale Bóg powołuje do istnienia to, co nie istnieje, jakby istniało i zaczyna to istnieć. Głosy z sali. Amen. Tak właśnie jest. On to uwierzył wbrew wszelkiej nadziei po to, by się stać ojcem wielu narodów według tego, co zostało powiedziane. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć uznał ciało swe za obumarłe, bo miał już przecież prawie 100 lat.
i obumarłe już było łono Sary. Wobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania, lecz przeciwnie, jeszcze mocniej trwał w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu, będąc przekonanym, że jest On w mocy uczynić wszystko, co tylko przyrzekł. I dlatego poczytane mu to zostało ku sprawiedliwości. Napisano zaś nie ze względu na niego to, że mu to zostało poczytane, lecz ze względu na nas, bo i nam będzie poczytane, skoro tylko uwierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego, który był wydany za grzechy nasze i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Rzymian 4:18-25. On zmartwychwstał, żebyśmy mogli zostać usprawiedliwieni. Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Ja mam zamiar pozwolić mu dokonać tego, do czego powstał z martwych, to pewne. On wie, jak tego dokonać i jest w stanie tego dokonać, a ja nie zamierzam mu w tym przeszkadzać. Teraz 5 rozdział listu do Rzymian. Tak więc usprawiedliwieni już dzięki wierze. Głosy z sali. Amen. Dlatego uczynieni sprawiedliwymi, usprawiedliwieni dzięki wierze, pokój mamy z Bogiem. Znam to, a wy? Mamy pokój z Bogiem. Bo On tak mówi, więc tak jest. Nawet jeśli tak nie było, to teraz tak jest. Nawet jeśli tak nie było, teraz tak jest po tym, jak On powołuje do istnienia to, czego nie było. Nie możemy tego zrozumieć, ale możemy to wiedzieć. Wiem to i to mi wystarczy. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. Rzymian 5:1-2. Jak mamy dostęp do łaski? Przez wiarę mamy ją dzięki Panu, w której stoimy. Czy stoimy w niej naprawdę? Głosy z sali. Tak. Skoro Bóg tak mówi, więc tak jest, prawda? On tak mówi, więc tak jest. On mówi, że stoimy w niej, więc stoimy dzięki Panu. W której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Czyż nie? On mówi, że chlubimy się, więc tak jest. Bo gdy On mówi, że się chlubimy, ma rację, a my mówimy amen i wtedy jesteśmy prawi. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków. Uciski przyjdą, jeśli tylko będą miały przyjść, ale nic nie wskórają przeciwko nam. Sądzę bowiem, że cierpień doczesnych nie można porównać z chwałą, która ma się w nas kiedyś objawić. Rzymian 8:18. Nie tylko nam ma się objawić, lecz także w nas ma być
częścią nas samych. Dlatego będziemy jaśnieć jak słońce w królestwie naszego Ojca. Oto jest sprawiedliwość Boża. Oto jest Abraham. Oto jak Abraham ją przyjął. Czymże więc jest błogosławieństwo Abrahama? Czym jest? Głosy z sali. Sprawiedliwością przez wiarę. Jak on ją przyjął? Głosy z sali. Przez wiarę. Błogosławieństwa Abrahama nie przyjmie nikt prócz tego człowieka, który przyjmuje ją przez wiarę. Czy tak? Głosy z sali. Tak jest. A teraz fragment, który czytał wcześniej brat Prescott. To nic, że przeczytał go wcześniej. Mam ten fragment w swoim wykładzie, podobnie jak on miał go w swoim, a właściwie te dwa wykłady łączą się w jeden. Galacjan 3, 13, 14. Chrystus wyzwolił nas z tego przekleństwa prawa. Czy tak? Czy tak mówi Bóg, że tak, więc tak jest? Chrystus wyzwolił nas z tego przekleństwa prawa, sam stając się dla naszego dobra przekleństwem, zgodnie z tym, co napisane. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. W ten sposób błogosławieństwo przyrzeczone przez Boga Abrahamowi za pośrednictwem Jezusa Chrystusa zstąpiło na pogan. Dlaczego Chrystus stał się przekleństwem na drzewie? Aby błogosławieństwo Abrahama mogło stać się udziałem waszym i moim. Dlaczego odkupił nas od przekleństwa prawa? Aby błogosławieństwo Abrahama mogło stać się udziałem waszym i moim. Co jest błogosławieństwem Abrahama? Głosy z sali. Sprawiedliwość przez wiarę. Chrystus umarł, abyśmy, wy i ja, mogli być uczynieni sprawiedliwymi przez wiarę. Bracia i siostry, czy to nie straszne, gdy człowiek próbuje obrabować Chrystusa z tego, za co on umarł, i usiłuje uzyskać sprawiedliwość w jakikolwiek inny sposób? Czy to nie straszne? Bracia i siostry, wierzmy w Jezusa Chrystusa. W ten sposób błogosławieństwo przyrzeczone przez Boga Abrahamowi za pośrednictwem Jezusa Chrystusa zstąpiło na pogan. Zatem jesteśmy wykupieni spod przekleństwa prawa. Chrystus stał się za nas przekleństwem, aby błogosławieństwo Abrahama zstąpiło na nas. A w jakim celu zstępuje ono na nas? Abyśmy obietnicę Ducha wzięli przez wiarę. Rzymian 3:14. Więc skoro jako lud, jako ciało Chrystusa, jako Kościół, przyjęliśmy błogosławieństwo Abrahama, co wtedy? Głosy z sali. Późny deszcz. Wylanie Ducha Świętego. Tak jest w przypadku jednostki.
Gdy pojedynczy człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa i przyjmuje sprawiedliwość, która jest przez wiarę, wtedy przyjmuje także Ducha Świętego, który jest obrzezaniem serca. A gdy cały lud jako Kościół przyjmuje sprawiedliwość przez wiarę, czyli błogosławieństwo Abrahama, co wtedy może powstrzymać Kościół od przyjęcia Ducha Bożego? Głosy z sali. Nic. Oto gdzie jesteśmy. Co może powstrzymać wylanie Ducha Świętego? Co powstrzymuje wylanie Ducha Świętego? Głosy z sali. Niewiara. Nasz brak sprawiedliwości Bożej, która jest przez wiarę, oto co powstrzymuje. Bo gdy zostaje przyjęta, to skutkiem tego jest przyjęcie obietnicy Ducha przez wiarę. Zatem upewnijmy się, że mamy błogosławieństwo Abrahama, a potem prośmy, a otrzymamy.